Rozpoczął się remont Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej. Remont wykonuje firma architektoniczno-budowlana Restauracji Zabytków Architekton, która wygrała przetarg. Miasto na ten cel przeznaczy 5 milionów złotych, które zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze posłużą m.in. pracą konserwatorskim na zewnątrz i wewnątrz budynku. Nastąpi wymiana okien, drzwi i podłóg. Wyremontowany będzie dach i strych. Powstanie szyb z windą dla osób niepełnosprawnych, a na zewnątrz wymieniona zostanie nawierzchnia chodników oraz ławki. I Budynek uzyska także nową sygnalizację alarmową. Prace ukończone zostaną jesienią 2018 roku.